Dzień dobry serdecznie. No Real Madryt musiał przypomnieć sobie o swojej wielkości dosłownie w ostatnich 45 minutach przed El Clasico i powiemy sobie o tym. Jak trzeba chwalić, to trzeba chwalić. W pierwszej połowie wczorajszego meczu miałem ochotę nagrać, że miałem nadzieję, że dzisiaj to będzie bardziej odcinek taki, wiecie. Hehe, a będzie jednak taki... Aha. Więc no, w tym kierunku powiemy, ale porozmawiamy sobie o tym. Ja wam też wybiorę 11 El Clasico z kart, które znalazłem w swoich zestawach Tops Match Attacks, jeżeli chodzi o edycję dotyczącą lig europejskich. Karty są dostępne w salonach Empik, Delikatesach, Centrum, w Dino czy w Żabce. I ja serdecznie zachęcam, to jest niesamowita zajawka, powiem szczerze, otwieranie tych paczek, zbieranie kart, sprawdzanie, jakie trafy się miały. Jak chcecie zobaczyć cały mój unboxing wszystkich tych kart, to link w opisie do live'a wam wrzucam, że możecie to prześledzić, kilka trafów idealnych, a ja wam pokażę, co wybrałem na El Clasico. Na bramce nie miałem specjalnie wątpliwości, będzie to oczywiście Thibaut Courtois. Jeżeli chodzi dalej o linię pomocy, no zrezygnowałem z takich panów jak chociażby Balde, jak chociażby tutaj widoczny Militao czy Araujo. Na rzecz, uwaga, na prawej obronie Jules Koundé, w środku w edycji Vintage Vibes Ricardo Carvalho, z tej samej edycji Fabio Cannavaro i jeden z moich ulubionych lewych obrońców Giovanni Van Bronckhorst. Przed nimi nie będzie Gaviego, nie będzie Tchouameniego, nie będzie Christensena, nie będzie również Ardy Gullera. Znalazłem miejsce dla Pedrego w edycji Generation Now, chromowanego Valverde i Juda Bellingama. Edycję można sobie wybrać. No i z przodu, tutaj było najwięcej odrzucania. Nie ma Rodrigo, nie ma Serbobiego Endrika, nie ma potężnego Luka de Jonga, nie ma nawet Viniciusa, co więcej Garego Linekera i nie ma nawet mojego potężnego Roberta Lewandowskiego, a nawet trafionego w bardzo też rzadkich edycjach Mbappe. Dlaczego? Myślę, że już się domyślacie. Na prawym skrzydle najlepszy piłkarz według mnie w historii futbolu. Leo Messi, kto mógł wygryźć ze środka Mbappe czy Lewandowskiego przede wszystkim? Ronaldo w edycji Vintage Vibes jeszcze w czasach PSV. I uwaga, trafiłem jedną z najrzadszych kart, jaką można trafić, jeżeli chodzi o tę edycję. Cristiano Ronaldo w wersji Hall of Fame, czyli piłkarz Liga Mistrzów, umówmy się, można śmiało tak powiedzieć, to są jego rozgrywki, więc on tutaj zdecydowanie w tym składzie królowałby z opaską kapitana. No ale Cristiano Ronaldo wczoraj na boisku nie było. Jak popatrzymy sobie na pierwszą połowę z Borussią Dortmund, no to umówmy się, że humory kibiców niesprzyjających Realowi były o wiele lepsze. Borussia, co też fani Borussii zwracali na to uwagę, to jest niesamowite, jak ona z trybu, gdzie męczy się z jakimiś średnimi drużynami w Lidze Mistrzów, czy nawet słabszymi, przechodzi do trybu, gdzie naprawdę robi piorunujące wrażenie na Santiago Bernabeu. Dominuje Real, prowadzi z nimi grę i po prostu wygląda to świetnie. Oczywiście nie można zapomnieć o takim drobnym szczególe jak fakt, że defensywa Realu Madryt to nie była specjalnie ekipa, która starała się utrudniać. To powiem więcej, tam parę zagrań, też ta pierwsza bramka, byli rozklepani jak po prostu uczniacy. To była naprawdę piłka w takim wydaniu dość okręgowym i nie ukrywam, że po tej pierwszej połowie tak sobie pomyślałem, kurde, może rzeczywiście, jak wiecie, ja mimo wszystko nadal jestem pesymistą w kontekście tego El Clasico, to jest jednak mecz na Bernabeu, to są wielkie gwiazdy, ale po tej pierwszej połowie sobie tak pomyślałem, kurde, to naprawdę wygląda tragicznie, już pomijam, że im się granie klei z przodu, pal 6. To, co oni robią w defensywie, to jest naprawdę cyrk. Jeżeli Barcelona potrafi wykorzystywać w tym sezonie tego typu sytuacje, to naprawdę może być dobrze. Z przodu natomiast Mbappe w pierwszej połowie uważam kompletnie niewidoczny. Viniciusa wyróżniłbym na pewno najbardziej. To on stworzył 100% sytuację Bellinghamowi, który z najbliższej odległości z 5 metrów głową uderzył prosto w bramkarza. Ten sam Bellingham, po tym jak Rodrigo uderzył w poprzeczkę, dobijał, też w sytuacji bardzo dobrej, też trafił tylko w poprzeczkę. Więc ten Bellingham, Jude Bellingham zdecydowanie no dzisiaj... To nie jest na pewno ta edycja zawodnika. Dzisiaj to jest gościu, który nie może wstrzelić się do bramki. I oczywiście to nie jest jego kluczowa rola. To nie jest jego funkcja numer jeden, ale po pierwsze przyzwyczaił już w zeszłym sezonie do tego, że strzelać umie, że potrafi strzelić dużo, nawet ponad skalę, ale nawet abstrahując od tego, jakieś trafienie tu powinno mieć miejsce. Wczoraj naprawdę dostał dwie świetne sytuacje, nie był w stanie ich wykorzystać, więc to na pewno jest niepokojące. No ale dobra, to jest niepokojące dla fanów Realu Madryt. Natomiast to, co się wydarzyło później, jest niepokojące dla fanów Borussii przede wszystkim, bo zostali... Wiecie, to jest trochę zarządzanie szatnią w szatni.
powiedziałbym. Wyszło trochę, jeżeli chodzi o kwestie zmian, jeżeli chodzi o kwestie, to jest może doświadczenie jeszcze trenera Borussii, wiadomo, to są też młody sztab i wstrzymamy kciuki i za Piszczka oczywiście i mamy nadzieję, że to będzie wyglądało tyle obrazki, jak on się cieszy na Bernabeu, był super, nieco mniej, jak już później tam siedział. No, z nieco gorszym humorem, wiadomo. Natomiast lepiej zarządził tym wszystkim Ancelotti. Jeżeli chodzi o szatnie, jeżeli chodzi o reakcję drużyny i ktoś powie, ale nie wiemy, czy to jego rola, bo teraz wiesza się na psy na Ancelotti. No, po takiej pierwszej połówce jak wczoraj, to ja się niespecjalnie też chcę dziwić. Ale mimo wszystko trzeba oddać to, że jednak ta drużyna wyglądała inaczej. I co do tego w ogóle nie ma wątpliwości, więc ja jednak wszystko, mimo wszystko skłaniałbym się do tego, że Ancelotti coś tam musiał zrobić, nie? No, Vinicius mówi, że powiedział, że jak strzelimy jedną, to będziemy mogli wygrać, no ale wątpię, żeby to się na tym skończyło, ale nie wiem. To jest tylko i wyłącznie moje przypuszczenie, moje gdybanie. Natomiast no właśnie, Real Madryt, wiecie co im się włączyło? Włączył im się Real Madryt. I tyle, to w ogóle nie ma nic więcej do dodania. To jest właśnie Real Madryt z Ligi Mistrzów, który ja kojarzę. Drużyna, która jest przerażająca, co do której po prostu trzeba czuć respekt, bo inaczej tego po prostu sobie nie wyobrażam. Tak zdominować Borussię, ale... Właśnie, to jest jeden bardzo ważny element i obawiam się, że właśnie dzisiaj w meczu z Bayernem, oglądamy to oczywiście na kanale BetClick, zapraszam, Barcelony z Bayernem, ten człowiek w Realu Madryt w tym sezonie, jak im nie szło, to stawał na wysokości zadania. Chwilę przed bramką na 3-2 dla Realu, Borussia miała fantastyczną akcję. Trochę się tam pomotali, trochę moim zdaniem nie wykorzystali jej tak jak powinni, ale w ostatecznym rozrachunku oddali strzał i szybka reakcja, zamknięcie nóg Courtois sprawiło, że ta piłka do siatki Realu nie wpadła i zamiast 2-3 za chwilę zrobiło się 3-2. To jest niesamowicie ważne ogniwo. To jest naprawdę tak istotny piłkarz dla Realu w tym momencie, w tej formie, zwłaszcza jeżeli ta forma defensywy właśnie potrafi tam, no, dać nadzieję, ujmę to w ten sposób, no bo też kontuzja Carvajala, wiadomo, nie ma go, więc to naprawdę wygląda pod tym kątem najsłabiej, jeżeli chodzi o Real. Courtois tam stoi na straży i wczoraj też miał naprawdę kilka fantastycznych interwencji, nawet pomimo tego przecież, że przegrywali. Więc to mnie przeraża. Przeraża mnie to, że oni naprawdę złapali taki głód, taką formę w ostatnich 45 minutach przed klasykiem. Zgadzam się, ktoś mógłby też powiedzieć, no ale jakby przegrali, to też mogłoby zadziałać motywująco, zimny prysznic, ale ja to trochę patrzę w ten sposób. Jakby przegrali, to trochę by mogło im się w podświadomości uklepać, że my naprawdę gramy złą piłkę. Trochę mogłoby im to wejść do bani, że kurde, niby mówili, że gramy źle, ale wygrywaliśmy, a teraz dostaliśmy na łeb na Santiago Bernabeu, coś w tym jest. Myślę, że to mogłoby być obciążające na kilka dni przed klasykiem. Natomiast teraz ja się obawiam trochę takiej reakcji, że oni zobaczyli, panowie, mamy to. To już widać też po opiniach kibiców, to widać po jakiejś takiej atmosferze panującej. No Vinicius walący hat-tricka, umówmy się, za chwilkę odbiera złotą piłkę, już te doniesienia są coraz głośniejsze. To, co robi teraz, to jest potencjalna praca na przyszłą złotą piłkę, no bo to już ten sezon jest brany pod uwagę pod to, co będzie dalej. Tego typu hat-triki, strzelanie bramek. Oczywiście w ogólnym rozrachunku trzeba czekać, co kto wygra, bo te wytyczne to jedno, ale rzeczywistość swoją drogą. Ale nie można zapomnieć o tym, że tam są zawodnicy indywidualnie genialni. Mbappe, Vinicius, Bellingham, nawet jeżeli ta forma jest zła. I oni wszyscy teraz zobaczyli, no, zatrybiło. Panowie, zatrybiło, grajmy to. Oczywiście, wiesz, powiedzieć sobie grajmy to jest jedno, a jak to wyjdzie w rzeczywistości, to jest zupełnie inna para kaloszy, bo to nie zawsze musi iść ze sobą w parze. Ale fakt jest taki, że nawet obserwując reakcje wielmożnych moich tutaj szanownych kibiców Realu, którzy wczoraj oglądali ten mecz i w pierwszej połowie było, Boże, nie grajmy tego klasyka, a w drugiej już zrobiła się uzasadniona jak najbardziej, no nie wiem czy pompka, ale taka w ogóle, wiesz, poczucie siły, no to ja powiem, że... Dla mnie to jest zła wiadomość. W najgorszym momencie odpalili najlepszą połówkę, jaką w tym sezonie zagrali. To jest zdecydowanie najlepsza połówka. Wydaje mi się, że ona w ogóle jest bezkonkurencyjna. Wszystkie mecze Realu oglądają w tym sezonie, ale takiej siły nie pokazali w żadnym momencie tego sezonu. Więc jest to przerażające. Jest, nie ukrywam. I ciężko powiedzieć, czego boję się najbardziej. Mówię, na pewno dzisiaj jeszcze, jeżeli chodzi o Barcelonę z Bayernem, trochę boję się, żeby nie było jakiejś kontuzji, bo to może naprawdę pokrzyżować szyki. A później, jeżeli chodzi o Real, ja tu się spodziewam w klasyku po prostu wielu bramek. Osobny odcinek o tym zrobię. Myślę, że dopiero w piątek. Jutro będzie podsumowanie meczu Barcelony z Bayernem na pewno. I ogólnie też Ligi Mistrzów, bo dzisiaj tylko o tym Realu, a jutro sobie podsumujemy oczywiście całą kolejkę Ligi Mistrzów. W piątek zrobię taki materiał przed El Clasico i wtedy powiem coś więcej, jeżeli chodzi o swoje typy, przewidywania, większe obawy i tak dalej, więc tak to wygląda. Dajcie znać, jak wy to widzicie, czy też trochę więcej strachu w sercach kibiców Barcelony po wczorajszym meczu, czy jednak stwierdzicie, że zdarzyło się, bo też widziałem opinię, że to w zasadzie Borussia zagrała gorzej niż Real lepiej, no odważne powiedziałbym stwierdzenia. Dawajcie znać, jak to widzicie. Dla mnie to jest dość przerażająca wizja. No i przypominam wam, jak jesteście zajawkowiczami, naprawdę match attacks,
w tej edycji. To jest mocna zjawka. Jak oglądaliście te reakcje z otwierania, no to widzicie, to jest naprawdę fajna rzecz. Dziękuję, widzimy się w komentarzach, na pewno będzie gorąco. Do zobaczenia też wieczorem na live'ie na kanale BetClick. Trzymajcie się, cześć.